Zwlekać czy nie zwlekać? Oto jest pytanie. Zapytanie od mojego widza. Mam pytanie odnośnie badań i testów psychologicznych. Zabrano mi prawo jazdy na okres 3 lat. Kara kończy się w 2019. W tym miesiącu dostałam wezwanie na badania lekarskie i psychotesty. 3 lata kary to sporo, także kilogramów musiało być alkoholu sporo. I moje pytanie, czy muszę je robić teraz? Czy nie mogę przeczekać do końca kary? Przecież muszę ponownie zdać egzamin w 2019, więc nie rozumiem sensu robienia tych wszystkich badań teraz. Proszę o pomoc, bo nie wiem, co mam o tym myśleć. I zacznijmy od tego, że wykonanie tych badań jest jakąś karą dodatkową i wierz mi, warto ją odpękać od razu, mieć wszystko z bańki, mieć wszystko z głowy, a potem sobie spokojnie w gotowości czekać na porę odzyskania prawa jazdy. Kiedyś ta pora przyjdzie i trzeba będzie po prostu zdać egzamin państwowy. No w tym przypadku prawka za 3 lata. Natomiast z różnych względów niektórzy zwlekają, być może i ty, dumasz co masz robić. No, jestem w stanie zrozumieć jakiś powód finansowy, krucho z kasą, nie masz czego zapłacić, masz do wyboru albo mleko dzieciom kupić, albo zrobić badania na prawo jazdy. Tu jest jakaś sprawa poniekąd uzasadniona. Natomiast gorzej jest, jak jest to takie zwykłe, nasze polskie odwlekanie problemu, typowe dla naszej Polaków natury. No, podam ci jakiś przykład z życia. Pewnie oglądałeś w telewizji, jak końcem kwietnia tłumy szturmują pocztę, urzędy skarbowe, aby złożyć PIT-a, tak jakby coś tam tydzień wcześniej tego nie można było zrobić. Natomiast czasu jest dużo, ale tylko pozornie. I niestety, kierowca wtedy jest taki uspokojony, no 3 lata to tam ho 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 ho, jeszcze trochę i nic nie robi w kierunku udokumentowania abstynencji alkoholowej, często zmiany trybu życia, mogą się zmienić przepisy, także 3 lata temu niektórzy kierowcy też tak nagle się zdziwili, że kiedyś było łatwo, miło i przyjemnie, a teraz przepisy wymagają coś więcej i kończy ci się ten okres kary, idziesz zadowolony na badania do WOMP-u i często niestety wychodzisz zdziwiony, ale z wynikiem negatywnym, z orzeczeniem negatywnym, czyli istnieniem przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi. I pamiętasz jak dzisiaj takie 5-minutowe badanie w szkole nauki jazdy, byle szybko, krótko na temat, 50 zł, a tutaj w kontraście 2 dni łażenia po specjalistach. I jeszcze badania krwi, jeszcze psychiatra, jeszcze ktoś tam, jeszcze sroś tam, prawda? I nie byłbyś Polakiem, gdybyś nie zaczął wtedy szukać krasnoludków, czy winnych tej sytuacji. I najczęściej pada na wrednych lekarzy i psychologów z BOMP-u i personel medyczny, złe pielęgniarki, kolejki, tam diabeł wie kogo. No ale let's face the music, odzyskanie prawa jazdy przesuwa ci się o kolejny rok, a może i dłużej. A w skrajnych przypadkach możesz się stracić nawet na zawsze. Czasami możesz się odwołać, niektórzy się odwołują do instytutów medycyny pracy, przejedziesz się do tego instytutu, Łódź, czy tam Sosnowie, czy tam jakiś inny, znowu kilkaset złotych wywalone, prawda? A prawka jak nie ma, tak nie ma. I nie fantazjuję w tej chwili, nie zmyślam, dostaję setki maili o poradę, co robić w takiej sytuacji i tak szczerze, poza jakimiś dobrymi radami, a co by było, gdyby było, gdybyś poszedł wcześniej, za wiele nie mogę pomóc. Oczywiście w tej chwili nie naciskam na ciebie, co konkretnie masz robić. Chcesz to zwlekaj, nie chcesz to nie zwlekaj. No, żyjemy w końcu w wolnym kraju, skończyłeś 18 lat, każdy swój rozum ma. No, czy to zwlekanie jest mądrym rozwiązaniem? Tak prywatnie przypuszczam, że nie. Natomiast jeżeli ty masz odmienne zdanie, oczywiście napisz to w komentarzu do tego wideo, szczególnie jak przeszedłeś te badania po tylu latach. No, być może ja się mylę, być może tylko straszę, a takie późne przejście badań nie różni się niczym od zrobionych od razu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli ci to wideo coś pomogło, daj lajka, daj kciuka, umieść je na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, czy jakieś tam ulubione forum. I do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym filmiku.